Instruktor mu powiedział, żebym poszedł, to się tam dowiem co i jak. Czy dostanę jakiś termin, że będę, czy gdzieś indziej, ale powiedział, że na pewno gdzie indziej. No dobrze, to w takim razie zrobimy ten próbny przejazd. Okej. Zatrzymajmy się na wysokości tego srebrnego samochodu. Proszę się zastanowić, czy jestem gotowy do wyjechania na miasto. Światła. No właśnie. Lewo teraz w najbliższym skrzyżowaniu. To po skręcie w pierwsze lewo. Miejsce wybrał egzaminator. Dobry człowiek. No ja nie będę taki dobry. Przed tym białym samochodem zaparkujmy. Przed. Tak. Koło się nie podniosło. Widać, że damy radę opuścić samochód, damy dobrze. Zawracamy. Najbliższym w lewo. Proszę wykorzystać gwiazdo tej bramy po lewej stronie i zawrócić.
czekałem na taką sytuację. Dlaczego? Bo chciałem zobaczyć, czy mi się zdarzy coś takiego, że przy zawracaniu będę musiał ustąpić, nie? Bo wiem, że tutaj trzeba ustąpić im. Ja byłem ciekaw, czy będzie wyłapane, że oni mogą zawracać. No właśnie, nie. Nie to bardziej interesowało. Tak się tak patrzyłem właśnie na tą panią, co... Gdzie prawo. Się patrzy? Dlaczego prawo tak na mnie się patrzy? Siedział. Luz dopiero jak się zatrzymamy. Jasne. To błąd już taki jakby. No ale fajnie, bo trafiło się. Tutaj też ta dziewczyna, instruktor chyba depnął, bo zdarzyło mi się kiedyś jeździć z jedną osobą, która właśnie jakoś nie widziała tej sygnalizacji po prawej stronie, tylko brała pod uwagę, że to jest znak. No i niestety ci ludzie tak trochę... Wchodzą tak, jakby... Tak, nie podchodzą, bo tu jest troszeczkę ta sygnalizacja na pieszych też pomieszana. Jak ktoś tak, mało, zauważyłem jak to... Jak ktoś mało uważa, to po prostu przechodzi i myśli, że mają wszędzie zielone, a wątko to jest tak etapowo zrobione. No dokładnie, ja właśnie tak na tym, jak tramwaja wychodzę, to tutaj jest zielone, a z tyłu za mną jest czerwone. No tak. A ludzie przechodzą. Przechodzą. Proszę. Tak, właśnie o to mi chodziło. Kurde. Egzaminatorzy ostatnio jeżdżą bardzo standardową drogą, schematyczną. Okay. Na światłach skręci w prawo, to jeżeli też skręcimy w prawo. W sensie później? No następnie. Nie wysilają się. Może chcą być dobrzy. Nie wiem, chyba chcą, żebyśmy was wszystkich na pamięć uczyli. O. Tak, takie mam wrażenie, bo ciągle tą samą drogą. No, tam mój instruktor potrafił mi czasem wynaleźć takie trasy. Że no mówił, że musisz umieć jeździć wszędzie, nie? No miał rację, bo tak powinno to być robione, a nie oni jeżdżą ciągle tą samą. Ja generalnie mówię nauczyć kursanta na pamięć danej trasy i wiem, że on sobie na tej trasie poradzi. Bo wiem, gdzie oni pojadą. Jasne. No ja na przykład tam pierwsza pamiętam jazdę po Ursynowie. I tam takimi prostymi drogami, ale tymi takimi, te tam są takie zjazdy. Takie wielkie te... Tak, bo tam są takie przy tych, jak to się nazywa, Mordorze. Tak, dokładnie. I tam sobie właśnie jeździliśmy i on mi właśnie jakby uczył mnie znaki, że gdzie, że zjazd na przykład na Ursynów, a zjazd na przykład na... No bo tam się można pomylić. No i tam był taki jeden, co mówi, no Kuba, tutaj nie ten, nie dałeś rady. Jeszcze pamiętam, że na czwórce ten próbowałem coś tam wykombinować. On mówi, że teraz to już jest za późno, jedziemy na autostradę. Na najbliższych światłach też jedziemy w prawo. Zakładam, że egzamin też tak pojedzie. Okej. Okay.
tak, część egzaminatorów jedzie w lewo na tym skrzyżowaniu, część jedzie prosto. Ten pojechał ma problem. Żeby nie jeździć za nim już dalej, bo i tak dalej jego trasę znam, pojedziemy prosto. Jasne. My tam sobie zaparkujemy i pojedziemy dalej, tak jak on jedzie. Generalnie mamy zaliczone, ale... Nie no, z chęcią poćwiczę, bo z instruktorem ostatnio dużo ćwiczyliśmy. To tak wolnie. Ale jeszcze raz zaparkujemy, tym razem po prawej stronie, za czarnym samochodem przed tym granatowym. Tam, dobra. Prawo jakie jest ryzyko, wystarczyło pół metra cofnąć i byłoby już fajnie. Dobra, teraz można cofnąć. Na lewo kręcimy. No i wystarczy. Nie można było tak zrobić bez mojej pomocy? Można było, trzeba było. No właśnie, zawracamy. To znaczy, że jeszcze żeście za mało z instruktorem trenowali. No właśnie mi mówił, żebym sobie to robił na zakładkę. No ale tutaj przecież widać, że nie wejdzie. Wystarczyło no pół metra sobie cofnąć i już samochód wchodzi, problemu nie ma. No wie, właśnie, jakoś tak... Przecież nikt na egzaminach nie każe wam tego na raz robić. No wiem. Jakoś tak po prostu mam taki... Troszeczkę pomaga sprzęgłem, podciska sprzęgło, samochód troszkę zwalnia. Ja mam czas do obserwacji i popuszczam to sprzęgło. Jasne. Nie tylko duszę hamulce, że już samochód drży, już tam prawie się trzęsie. Jasne. No na egzaminator tego nie powie. W lewo na skrzyżowaniu. Zagrożenie kolejne. Gdzie pan patrzy? Nie zauważyłem go w ogóle jakoś tak. Już patrzyłem na ten. Na... No ja nie mogę. Już tamto to samochód obrysowany, ale tutaj człowiek rozjechał. Tak, dobra. W prawo.
widać, że strzałka zgasła, to się jeszcze zatrzymać. Chyba, żeby było widać, że w lewo jedziemy, że się zatrzymamy na przejściu, no to wtedy, wtedy nie. Standardowa trasa. Bo tu stop jest, no muszą sprawdzić stop, nie? Jakieś 10 lat temu egzaminatorzy tak z polotem trochę jeździli. Ciekawe, jaka będzie w piątek pogoda. Prawie podobna. Nie, wczoraj chyba na dwa. Wczoraj było ładnie właśnie. Wczoraj sobie... Wczoraj był egzamin. To na dziennych można by tam się pobawić. Znaczy ja na egzamin nie proponowałbym tak czy inaczej Janki, bo się zmienią. Zmieni coś i problem. No tak, w sumie racji. Też tak słyszałem, że lepiej sobie ustawić od razu. Coś tak jak wczoraj, no raczej no przewidywalne, bo pogoda słońca, tam nie ma możliwości. No i wakacje na przykład, nie? Albo wakacje. No instruktor mnie też ten zagiął, bo tam jak jedziemy z Mokotowa, to jest tunel. No i właśnie jechaliśmy na dziennych, bo było ładne, a tutaj tunel miałeś ten, nie znasz znaków. Co trzeba w tunelu? No, światła. No to trzeba zwracać uwagę, bo nawet jak się wjeżdża w tunel, czy tam te parkingi podziemne, to niektórzy na dziennych jeżdżą, nie zwracają uwagi, że to mijanki potrzebne. Zresztą o czym w ogóle mówimy, jest mgła, a ludzie jeżdżą na światłach dziennych, bo uważają, że automat im tego nie zmieni. Wczoraj też tam była rano mgła, też ludzie na dziennych jeździli. A jest coś takiego jak przeciwmgłowe przednie w niektórych samochodach? Oczywiście, że są. No to są światła nieobowiązkowe, to są światła dodatkowe i tego nie ma na egzaminach. Ale niektóre, nawet Hyundai tutaj instruktorzy mają ze dziennymi, znaczy tym przeciwmgłowymi przednimi. Wtedy światło dzienne jest podzielone tak na pół i jedna część to jest dzienne, a druga część to są przeciwmgłowe. Pewnie miałem w którymś moim samochodzie, bo tak specjalnie też montowałem te dodatkowe światła. Ale tych przyczyn przynajmniej się rzadko wykorzystuje. Dobrze, kończymy tutaj. Jedziemy teraz tam Łuki Górkę jeszcze. Dobra.
niezaliczone. Koło nie ma prawa się zerwać. Delikatnie, spokojnie sprzęgłem. No i super. A to chyba stres, że ja nagrywam. Może. Sprawdzamy poziom płynu hamulcowego. Jest tak, tu jest wlewnik. Hamulcowego. To tutaj ma być między maksimum a minimum, jakie tutaj są udziały. Dobrze. Jak sprawdzamy poziom oleju w silniku? Tutaj, przez wyciągnięcie tej szpady. Wskaźnika. Musi być na płaskim terenie, najlepiej 15 minut po zgaszeniu albo silny silnik. No tak, to do 5 minut. Czyścimy, wkładamy. Wyciągamy i sprawdzamy, na samym końcu jest taki, są dwie kropki i pomiędzy nimi ma się znajdować. Dobrze, ile tego płynu ma być? Widoczność po prostu i do maksimum ewentualnie. Ma być obecny, albo sprawdzamy tu, albo spryskujemy szybę. Mhm. Dobrze, poziom płynu chłodzącego? To tutaj. I tak samo jak z płynem hamulcowym, między maksimum a minimum. No dobrze. Widać, jest dobrze? Tak, F i L tam. Jest poprawnie? Tak, jest po środeczku. Dobrze, zamykamy maskę. Okej. Okay. Dobrze, zaczynamy. My wyjeżdżamy, zaliczone. Dobra. Tutaj też bym musiał wszystkim ustąpić, bo tak, wyjeżdżałem z przydrożnego obiektu.